Trzy dni sportowej rywalizacji podczas ogólnopolskiego turnieju kadetów o puchar dyrektora szkoły z okazji 70-lecia zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. W rozgrywkach wziął udział zespoły z całej Polski. W turnieju brały udział zespoły z całej Polski. Była Biała Podlaska, był Wołomin, był Olsztyn, dwa zespoły z Gdańska, jeden zespół z Gdańska, jeden zespół z Gdyni i dwa zespoły z Malborka. Jak ocenia pan poziom tych zawodników? Muszę powiedzieć, że poziom był naprawdę wysoki. Było bardzo dużo ładnych meczy, które kończyły się wynikiem 2-1. Chłopcy walczyli i naszych zespołów i przyjezdnych, także turniej uważam za bardzo udany. Uważam, że walka sportowa była, tak jak na ten wiek uczestników, na bardzo wysokim poziomie. Poziom zawodników był bardzo dobry. Dobrze się z nimi grało. Pokazali swoją klasę. No właśnie, jak wypadł nasz zespół w odróżnieniu właśnie do tych zespołów? No, zajęliśmy 5. miejsce. No, byliśmy w bardzo mocnej grupie. 2-1 przegraliśmy z Wołominem i 2-1 przegraliśmy z Białą Podlaską. Zespoły, które zajęły 2. i 3. miejsce w tym turnieju. Także ja jestem zadowolony pod względem szkoleniowym i z postawy chłopców na boisku. Jestem bardzo zadowolony. Czy jakieś większe plany na przyszłość? No, plany są zawsze. No mamy chłopca, który został powołany do szkolenia centralnego. Idzie do SMS-u Spała, Damian Czyżyk. No i dalej będziemy pracowali, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych chłopców, którzy skończyli 6. klasę, do przyjścia do nas, do siatkarskiego ośrodka szkolnego. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.